Pandemia wyraźnie spowalnia. Mówi, co nas czeka dr Michał Sutkowski. Pandemia wyraźnie spowalnia, restrykcje zrobiły swoje. Znak zapytania utrzymuje się raczej tendencja spadkowa zakażeń koronawirusem. Pandemia wyraźnie spowalnia, zauważa dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 12 153 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, 207 osób zmarło. Przed tygodniem informowano o 21 703 kolejnych zachorowaniach i 245 zmarłych. Z kolei dwa tygodnie temu liczba nowych zarażeń wyniosła 22 945 przy 204 osobach zmarłych. Restrykcje zrobiły swoje, dr Michał Sutkowski określił te statystyki jako pozytywne. Oceniam je jako pozytywne i takie, które wpisują się w trend, który wydaje się, że się utrzyma, podkreślił. Według eksperta restrykcje, szczególnie w święta wielkanocne, zrobiły swoje. Utrzymuje się raczej tendencja spadkowa. Pandemia wyraźnie spowalnia. Wydaje się, że te dane napawają optymizmem. Będzie lepsza pogoda. Dane, jak pogoda, idą w stronę poprawy, zaznaczył. Więcej osób będzie na zewnątrz, a mniej w przestrzeniach zamkniętych. Wirus przy wysokiej temperaturze i suchym powietrzu ginie łatwiej. To czynniki, które wyraźnie wskazują na to, że będziemy mieli poprawę, ocenił. Przez 2-3 tygodnie duża liczba zgonów według Sutkowskiego, przez najbliższe 2 lub 3 tygodnie będzie utrzymywała się jednak duża liczba zgonów spowodowanych koronawirusem. Jak wyjaśnił, wynika to z dużej liczby zakażeń pod koniec marca i na początku kwietnia. Ta liczba zgonów będzie się pewnie zmniejszała, tak jak będzie zmniejszało się obłożenie szpitali, wskazał. Lekarz wyraził też nadzieję, że jest to ostatnia fala pandemii. Jeśli porządnie się wyszczepimy populacyjnie, na jak najwyższym poziomie, to damy temu wirusowi jak najmniej pola. Dzięki temu możemy zdecydowanie z nim wygrać i na jesieni będziemy bezpieczni, dodał.